Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, a to Wiedźmin 3 Dziki Gon. Trzeci odcinek już, a my jeszcze nie dojechaliśmy nigdzie, ale nie, wiecie co, serio. Nie wziąłem pod uwagę tego, że niektórzy z was po prostu mogą totalnie nie wiedzieć, kim jest Geralt z Rivii. O co chodzi z Wiedźminami, kim był Michał Żebrowski w filmie o Wiedźminach, kurde. Tak wiele rzeczy mogło wam umknąć do tej pory, więc wiecie co, skorzystam z tego, że Redzi wrzucili do swojej gry kompendium i przeczytam wam po prostu, o co chodzi w wiedźmińskim świecie, jeżeli pozwolicie. Dawne wieki. Przed wiekami świat zamieszkiwały rasy nieludzi, gnomów i krasnoludów. Jako następne pojawiły się elfy, dumny lud Aen Sidhe. Przybył do tego świata 2500 lat temu na pokładach swych legendarnych białych okrętów. Te starsze rasy stworzyły tu pierwsze królestwa i cywilizacje, wznosiły swe twierdze, miasta i osady. Magiczny kataklizm zwany koniunkcją sfer zmienił wszystko, gdy na pewien czas runęły granice pomiędzy światami. Choć od tamtego czasu minęło 1500 lat, ślady tego wydarzenia wciąż są obecne. Wówczas to bowiem pojawiła się magia oraz potwory, które do dziś stanowią plagę dzikich i odludnych miejsc. Wraz z koniunkcją sfer pojawili się również pierwsi ludzie, a ich przybycie oznaczało początek nowej epoki. Czyli znowu przyszli i wszystko spieprzyli, nie? Na początku ludzie byli niczym więcej niż zagubionymi w nowym świecie rozbitkami i intruzami. Wydani na pastwę nieznanych im wcześniej niebezpieczeństw, każdego dnia musieli walczyć o przetrwanie. Dopiero ostatnie 500 lat przyniosło gwałtowną ekspansję tej młodej, ambitnej rasy. Powoli, acz systematycznie, podbiła ona większość znanych ziem, torując sobie drogę ogniem i stalą. No mówiłem, że wszystko spieprzą. Ludy i rasy kontynentu. Dziś świat zaludniony jest przez wiele różnych ras i kultur, jednak od 5 wieków to ludzie stanowią bezsprzeczną większość. Po prostu wybili resztę pewnie. Na północy ich ziemie podzielone są na liczne, dumne i bitne królestwa, toczące wojny ze swym południowym sąsiadem, potężnym cesarstwem Nilfgaardu. To wschodzące imperium podporządkowało sobie mniejszych sąsiadów i na przestrzeni ostatnich 10 lat rozpoczęło marsz na północ, powoli, acz nieubłaganie, poszerzając swe granice. Trwająca obecnie trzecia wojna północna w opinii wielu jest tą, która zdecyduje ostatecznie o losach świata. Czas innych ras przeminął, w zdominowanym przez ludzi świecie elfy, krasnoludy i inne rasy zmuszone zostały do koegzystencji, zwykle oznaczającej dyskryminację, ostracyzm oraz życie w wydzielonych gettach. Uprzedzenia rasowe, nietolerancja i nienawiść są na porządku dziennym. Ci z ludzi, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, zostali zmuszeni do wycofania się w niedostępne knieje i góry. Zepchnięci na krańce świata do ostatnich niezależnych enklaw, prowadzą partyzancką walkę o resztki swej godności. Walkę, która choć bohaterska, z góry jest skazana na klęskę. W starciu tym nikt nie bierze jeńców, a okrucieństwa, jakich dopuszczają się obie strony konfliktu, poszerzają tylko dzielącą rasy przepaść. Wiedźmini, ich szkolenie oraz rola w społeczeństwie. Sorry, że taka pogadanka ogólnie, ale wydaje mi się, że niektórzy z was chcieliby to po prostu wiedzieć. Wyznaczę wam moment w nagraniu, kiedy pogadanka się skończy, będziecie mogli sobie przeskoczyć. Będzie taki napis, przewin do tej i tej minuty, jeżeli pogadanka cię interesuje. A tak właśnie czytanka. Kasta Wiedźminów powstała kilka wieków temu. Tworzeni z wykorzystaniem magicznych eksperymentów i kontrolowanych mutacji, byli odpowiedzią na zagrożenie ze strony potworów i magicznych bestii, będących plagą tego świata od koniunkcji sfer. Od tego czasu ich zadaniem jest profesjonalne, odpłatne tępienie zagrażających ludziom potworów. Uprzedzenia narosłe wokół tej profesji i jej powstania sprawiły jednak, iż Wiedźmini w pewnym momencie swej historii stali się obiektem nienawiści i prześladowań. Niczym krasnoludy i elfy, tak w sumie. Zabijano ich, niszczono ich siedziby i szkoły. Choć czasy jawnej wrogości przeminęły, do dzisiaj spotykają się oni z nieufnością i ostracyzmem. Mimo to ostatni, nieliczni już Wiedźmini nadal wykonują swój fach, próbując zachować neutralność w obliczu nękających ten świat wojen, sporów i konfliktów. Kandydaci trenowani byli od lat dziecięcych, ci nieliczni, którzy przeżyli zakażenie wirusami, działanie mutagennych eliksirów oraz końcową próbą traw, zyskali szereg nadludzkich zdolności.
Ich organizm starzeje się o wiele wolniej, jest odporny na choroby i potrafi oprzeć się niemal wszystkim truciznom. Wiedźmin jest w stanie widzieć w ciemnościach, a dzięki zmodyfikowanemu metabolizmowi regulować szybkość swego tętna i dopływ adrenaliny, co zapewnia mu niezwykłą sprawność i szybkość reakcji. W czasie morderczego szkolenia wiedźmini uczą się zarówno mistrzowskiego posługiwania się mieczem, jak i podstawy magii. Posiadają także rozległą wiedzę o potworach, zdejmowaniu klątw i odczynianiu uroków, by tym skuteczniej wykonywać powierzone im zadania. Przecież w końcu to jest ich fach, muszą się znać na tym. No to o Geralcie z Rivii, najlepszy z najlepszych, no tutaj nie ma domysłów. No biały wilk, ten przydomek nie wziął się znikąd. No mógłby być na przykład, nie wiem, obślizgły ślimak. To by znaczyło, że nie jest chyba dobrym wiedźminem. Wychowany i wyćwiczony w górskiej twierdzy Kaer Morhen, siedzibie wiedźmińskiej szkoły wilka, Geralt z Rivii jest jednym z ostatnich i najbardziej doświadczonym przedstawicielem swej profesji. No ten właśnie koleś. Ten, wokół którego kadr się teraz kręci. W jakiś magiczny sposób, jeżeli to dobrze teraz połączyłem. Od kilkudziesięciu lat przemierza szlaki tego świata, na zlecenie polując na zagrażające ludziom potwory, tępiąc je stalą i srebrem. Jego białe włosy nie są jednak znakiem wieku, a ceną, jaką zapłacił za jego organizm za szereg dodatkowych mutacji, jakim poddawano go w czasie szkolenia jeszcze we wczesnym dzieciństwie. Dzięki tym unikatowym zmianom stał się wojownikiem doskonałym, którego umiejętnością są w stanie dorównać jedynie nieliczni. To opanowany profesjonalista, nadludzko szybki i zwinny, mistrzowsko posługujący się zarówno swymi mieczami, jak i wiedźmińską magią. O doświadczeniu Geralta mówią nie tylko liczne blizny, lecz przede wszystkim renoma profesjonalisty. O jego usługi zabiegają zarówno prości ludzie, jak i koronowane głowy, gdyż powierzone mu zadania wykonywane są zawsze szybko i skutecznie. No w moim przypadku może być troszeczkę inaczej. Będą na pewno skutecznie wykonywane, ale mogą być wolno wykonywane. Opowieści o czynach Białego Wilka, zdjętych przez niego klątwach i zabitych bestiach znane są we wszystkich królestwach północy. Czyli co, na południu jest znany? A teraz dobra, najbardziej obrazkowa część. No bo podsumowanie dwójki, no w dwójkę mogliście grać, to już sobie pominę, bo już naprawdę chyba no, 1/3 odcinka ja cały czas czytam. Więc tylko postaci jeszcze, jakie przyjaciele, jaki Geralt spotkał na swojej drodze do tej pory. Mimo natury samotnika w czasie swych licznych podróży, Geralt z Rivii zyskał wielu oddanych przyjaciół, którzy niejednokrotnie wspierali go w potrzebie. Należą do nich m.in. Jaskier, słynny trubadur i poeta, którego ballady są znane równie szeroko co jego miłosne podboje. Temperament i beztroska Jaskra w połączeniu z jego ciętym językiem wielokrotnie były przyczyną kłopotów zarówno dla niego, jak i dla samego Geralta. Nie można jednak kwestionować faktu, że Jaskier jest oddanym i lojalnym towarzyszem, który poszedł za wiedźminem w ogień. Zoltan Shivaj. Serdeczny, nieco rubaszny krasnolud, troszeczkę przypominający wyglądem Roka. Drug Geralda, służący mu w potrzebie zarówno radą, jak i silnym ramieniem. No wzrostem nie służy. Ten prowadzący obecnie żywot awanturnika, weteran wojen z Nilfgaardem, określa sam siebie jako niepoprawnego altruistę, który by nie trwonić swych wysiłków w krzewieniu dobra, czyni dobro konkretne, będąc dobrym dla siebie i najbliższego otoczenia. No cały Zoltan. Triss Merigold. Tę młodą czarodziejkę łączyły z Wiedźminem najpierw znajomość i przyjaźń, a potem romans, który od czasu zaczął przeradzać się w głębsze uczucie. Jednak, niezależnie od ich wzajemnych relacji, Triss Merigold wielokrotnie pokazała, że jest osobą odważną i zdecydowaną, a przy tym niezwykle utalentowaną w dziedzinie magii. No i teraz będzie zgrzyt, bo Yennefer, pierwsza i największa miłość Geralda, z którym łączył ją niegdyś długi i dość burzliwy romans. Ta potężna czarodziejka była również mentorką i przybraną matką Ciri, podopiecznej Wiedźmina. Przez ostatnie lata los Yennefer pozostał zagadką, od czasu gdy ona i Geralt zostali rozdzieleni w tajemniczych okolicznościach. No i sama Ciri na sam koniec pozostała, kochani, wybaczcie, że taka pogadanka, ale odniesienie mieliście wcześniej. Więc skoro jeszcze tego słuchacie, to czemu narzekacie? O ile narzekacie. Bo mam do was na tyle zaufania, że wiem, że takie rzeczy się w komentarzach nie pojawiają. Pewnie. Ciri, zaginiona, podopieczna i przybrana córka Wiedźmina, połączona z nim więzami losu i przeznaczenia. Ta obdarzona niezwykłymi zdolnościami dziewczyna jest od wielu lat celem poszukiwań nie tylko Geralda, ale również cesarstwa Nilfgaardu oraz innych tajemniczych sił, pragnących wykorzystać jej szczególny dar do własnych celów.
Dobra, kochani, koniec poczytanki. Możemy wreszcie się ruszyć z miejsca. No, Vesemir już zapuścił korzenie bankowo. Ale tym razem nie będziemy za nim biegać. Bo gdzie jest moja płotka? No chodź tu, koniku. Pozwól, że wsiądę. Dobra, ja może tak cwałem. Jak? Złotko czy płotko? Uuu, Vesemir, co tam się stało? Tak długo czekałem, że zamienił się w ducha, niczym The End w Snake Eaterze, jak przestawisz czas konsoli. A, bo faktycznie poczekasz. Ej, moment, moment, to już jest ten motyw? Gryf? Okej, dobra. Sorry, że w trzecim odcinku dopiero, kochani. I nie wiem, czy jestem gotowy na tą walkę. Koleś, nie krzycz głośno ratunku, jakby co, bo gryf zajął się konikiem. A to dla ciebie dobrze. A może i stracisz swoją szkapę, ale zyskasz życie. Bo nie stracisz. Vesemir, wszystko ok? Rozgarnąłeś pazur. A patrzcie, wziął na drogę sobie coś. Nie, dobra, ale gdzie jest Vesemir? Zniknął, nie podoba mi się to. No, poważne krwawienie. Poleciał? I ten wiejski akcent. Możesz wyjść. I ten fryz. Iście słowiański. Miska na łeb, jedziesz dookoła. Nożyczkami. O bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. A jeśli nie miałby to? Od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. A, w ten sposób. Ej, teraz się czuję jak ten wieśniak. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nie jesteś nam nic winien. Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. Dokładnie. Znaj moje dobre serce, chłopie. Nie mają. Żeby zapłaty, to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. No, co jeden stało? Nawrócony. Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, ta, pewnej kobiety. Kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Ale co? W białym sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. A dziękuję, to jest przydatna informacja. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Żebym jej nie wychędożył przypadkiem, bramie. Zaledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. O właśnie, bo lodówek nie było. O kurde, to faktycznie, jeżeli alkohol nie stoi gdzieś w piwniczce, no to wszyscy chleją ciepłą wódę. Ała, ale ból. Nie, no dobra, nie mogę tutaj nic zrobić. Koleś, po co reperujesz wóz, jak nie masz konia, który go pociągnie? No dobra, to już twoja sprawa. Aha, no to pewnie twoja żona, wybranka serca, a ty się kobyłką przejmujesz. Nie, no dobra, nie wyglądajmy jak zjedzeni po kawałku żywcem. Wyglądają po prostu na martwych. Wykrwawili się. Nawet nie są rozszarpani. Ale dobra, spokojnie. Gryf może nie miał czasu. Okej, kiedy poruszasz się drogą, trzymaj krzyżyk, żeby się poruszać wzdłuż tej drogi. Albo po tej drodze raczej. Tak samo pomyślałem. W lesie. Stop, poczekaj, Vesemir. Tu i jeszcze przy samej drodze? Żołnierz Nilfgaardu tutaj? Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Otwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. No, Vesemir przyspiesz troszeczkę, bo lecę za tobą prosto. Ja już bym sobie odbił gdzieś, ale chyba dopiero po gryfie będzie taki stuprocentowy sandbox. Że będę mógł polecieć, gdzie będę mógł i gdzie będę chciał. Nie, bo teraz pewnie jest to delikatnie ograniczone, tak jakby mieli się to... okazję zobaczyć w jednym z poprzednich odcinków. Tablica ogłoszeń, to się nie zmieniło. W stosunku do poprzednich części gry. Dobra, staranowałem koniem chłopca. Nikt się nie oburzył. Dobra, miasto faktycznie może i tętni życiem, ale reakcje. No, mogliby delikatnie popracować, ale spokojnie, ja wymagam cudów. Dalej,
Bo chciałbym, żeby Wiedźmin 3 był autentycznym cudem. A to może być po prostu genialna gra tylko. No, jeden taki zimny kufel poproszę. No bo dobra, w sumie dwa. Niech Wesemir też się napije. Ach, pijaczyny. Typowa polska gospoda. Siadaj! Jak to nie chcesz pić? Ze mną się nie napijesz? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. No, czyli to herb? Nie żadne to, tylko herb. Te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Nie. Nie. I nie. Po moim trupie. Dokładnie. Fuck this bullshit. On chyba zginie. Aha. Niepotrzebnie mówił po moim trupie. A tak, tak po prostu ściąga. Jeszcze nawet nikt nie zginął. Odwieź to maleńka. Wiedźmini przyszli pozamiatać. Wiedźminy? Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Nikt ci nie zaprasza do picia, ośle. Siedź tam. I módl się, żebym nie wstał do twojego stolika przypadkiem. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. No, może ty, Wesemir. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląk. Mhm, zdążyliśmy się z nim poznać. Pobieżnie, ale... No, wiem, że ma na imię Stefan. Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Wszystko. Kurde, wszystko. Jak na twój rachunek. Dialog i handel. Opcje, przy których wyświetla się ikona sakiewki, oznaczają przejście do handlu. Dobra. Patrz, co masz za szynkwasem. Spory tu ruch macie. Jest zlecenie na tego gryfa? No, na pewno jest. No dobra, może najpierw tak. Gatka szmatka. Niezły ruch tu macie. No byłby pewnie większy, gdyby nie to, że wojska przejechały. Inny z dala od frontu bierze, a każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. No póki nie spalą gospody. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. Takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Dobra, a jest zlecenie na tego gryfa? Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Serio? Tak jak i potwór gniazdo w okolicy mówił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. A teraz? Ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Ale w sumie z dobroci serca coś pro publico bono zrobić też można pewnie. Zresztą już zrobiliśmy to wcześniej, pomagając Branowi. Szukam pewnej kobiety. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. Okej, czyli możliwe, że przejeżdżała tędy, a nie wchodziła. Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. No dobra, to pokaż, co masz. Podobno wszystko na twój rachunek. W panelu sklepu możesz kupować oraz sprzedawać przedmioty. No kurde. Ale dziwne, serio? W sklepie można kupować i sprzedawać rzeczy? Ojojoj. A, tego nie mogę sprzedać, bo pewnie mam to na sobie. Banan. Moment, tutaj tak, sprzedawca z prawej strony. Czy można za pomocą triggerów przerzucać się? Oj nie. Mogę wejść co najwyżej w szczegółowe statystyki bohatera. Okej, tego sprzedać nie mogę. Ewentualnie mógłbym sprzedać słodką bułkę. Ale nie, mi się przydadzą takie rzeczy. Bardziej mógłbym kupić coś. Manekin do ćwiczeń. A, to jest karta do gwinta. Gwint. To pewnie gra karciana, wymyślona na potrzeby tej części. Może warto w karty zagrać. O, redańska żołądkowo mocna. Ale jest droga.
85. Właśnie, co to było walutą? Kurde. Moment, moment. Korony? No, chyba tak, dobra. Kupmy jedną. No dobra, nie no, bo jeszcze dla Wesemira, no to dwie. Mahakamski spirytus. No nie no, aż tak to nie będziemy pić. Krasnoludzki, no nie no, co wy macie z tym spirytusem? Ja rozumiem, że to jest baza do eliksirów, no ale... Mieliśmy się napić, po prostu. No, Nilfgaardzka cytrynówka, proszę bardzo. No wiśniówka na spirytusie to już też lepiej. Nalewka z mandragory. No nie piłem. Alkahest. Alkofest powinien być. No i butelka wody, no. Można jedną kupić. Choć jestem pewien, że ją gdzieś znajdę jeszcze później. Ale takiego szmelcu jeszcze dużo nazbieram, jakby co. Dzięki, to wszystko. Dzięki, to wszystko. No, jak na wszystko na twój rachunek, to dużo zapłaciłem. To co? Siadaj, Wesemir. Jakieś głębsze dwa sobie wychylimy. No, o ile nam ktoś miejsce zrobi. Daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. Jeszcze nie, ale już niedługo. Nie no, wolniej się starzeją. Żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. No wiadomo, że nie będę każdego pytał. Czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli pan. Oj, Mieszko, Mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, he? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozdać. No coś ty myślę, no przecież okupant no, zabiera ziemię, no po to tutaj przyszli chyba. No chyba, że zemsta. To co innego. Ej, to jest tak. A, moment, to jest ta kuzynka. Nie, dobra, to nie będę jej hendożył. Są cztery fakcje. Nie, na pewno nie. Fakcje, drużyny, talie, coś jak piki i kiery. Tylko, że każdy kolor ma inne figury i są jeszcze karty specjalne. A nie lepiej zagrać w wojnę, bo nim te swoją grę mi wyłożycie, to ćma będzie. Okej, okay, dobra. Pierwsze zalążki, jakieś karcianki. Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Dobra, może ja, Geralt z Rivii. Mogę zająć chwilę? Wiedźmin. Opanuję zasady troszkę szybciej. Profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurckiej. Geralt, wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Kurde, nie o tym chciałem rozmawiać z nim. Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Jak? Moment, Yennefer jest zwiastunką wojny? Dobra, zapytajmy najpierw o wojnę. Wojna już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Ale pocisk. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. No i pocisk oddany, kurde, Geralt. Zwiastunka wojny, o co chodzi? No właśnie. Zwiastunka wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. No, może to... Ta ploteczka miała w sobie ziarno prawdy. Dobra, co tu robisz? Może zgramy w karty? Spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. No ale akurat w tym konkretnym przypadku pragmatyka może ci nie posłużyć, mogą cię po prostu zabić. Opisz wojnę taką, jaka jest. Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu.
A, trzeba sobie jednak bajki pisać. To detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. No jednak tak. Jednak akademicki zasób słownictwa. Czyli po prostu, no o gwałtach tam zbyt wiele nie będzie. Bo każdy wie, że w wojnie są. Po co to opisywać? I skupią się na bajeczkach, na wielkich mowach. Epickich w przeprawach przez pola bitwy. Dobra. Bywaj. Muszę iść. Bywaj. Czy jednak nie zagrałem w te karty. A może jednak? Mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. No właśnie masz czas. Gerard, masz czas. No to jak będzie? Zagrajmy. No niech będzie. W sumie czemu nie? Wybornie. Już ci tłumaczę zasady. Pewnie rok tutaj w momencie nagrywania swojego let's playa szalał z radości, że jakaś karcianka się pojawiła. Dobra, zaczynam jako pierwszy. Wiesz kartę, którą chcesz wymienić? Trzaskający mróz. A moment, na początku dobierasz 10 kart. Muszą ci one wystarczyć do końca rozgrywki. Nie będziesz dobierał więcej kart, więc dysponuj nimi rozważnie. Okej. Wiesz kartę, którą chcesz wymienić? No dobra. Wysokie morale powiększa o jeden siłę wszystkich kart w rzędzie. To jest karta jednostki. Liczba w lewym górnym rogu wskazuje jej siłę. Kiedy karta zostanie umieszczona na polu bitwy, jej wartość jest dodawana do sumy siły wszystkich jednostek gracza. Ej, myślałem, że to z prawej to jest Triss. To jest Sabrina Grevzik. Tutaj oznaczony jest typ jednostki. No to jest jednostka oblężnicza. Okej, dobra. Mistrz oblężeń z Kedwen. No dobra. Specjalne zdolności jednostek. Kedweński mistrz oblężniczy posiada zdolność wysokie morale, która daje plus 1 do siły. Okej, karty pogody. Są to karty specjalne. Dobra. Mogę wymienić maksymalnie dwie karty. Na również losowe. Dobra, spokojnie. Pole bitwy. A, trzy strefy. Strefa walki bezpośredniej, łucznicy i oblężenie. Podczas każdego ruchu gracz może umieścić jedną kartę na polu bitwy lub spasować. Każda talia ma swojego dowódcę. Dowódca zapewnia specjalne zdolności, których możesz użyć tylko raz podczas bitwy. Wciskając kwadrat. No u mnie mam nadzieję, że jest to Geralt. Wciśnij krzyżyk, by wybrać kartę z ręki. Dobra, którą? No może coś do pierwszej linii. Moment, trzeźwy. Nie znam przypadkiem. Przybliżmy tą kartę. Zygfryd, pewnie, że tak. Zygfryda kojarzę z jedynki. Detmolda z dwójki. Keiry Metz. Oj nie, nie kojarzę. Sheldon Skaggs. Też nie kojarzę. Ale Sabrina Grevzik. To mi coś mówi. Nie, dobra, ale wrzućmy rodańskiego piechura. Zobaczmy, jak się spisze na linii frontu. Liczba po lewej stronie przy ikonie gracza wskazuje sumę siły jednostek. Liczby przy poszczególnych rzędach wskazują sumę siły jednostek w danym rzędzie. No dobra, wszystko zrozumiałe. Dobra, rundę wygrywa gracz, którego suma sił kart pod koniec rundy jest najwyższa. Aha, no dobra, to tą rundę mogę przegrać. Podczas swojej kolejki mogę spasować. Kiedy spasujesz, nie możesz zagrać już żadnej karty w danej rundzie. Twój przeciwnik może grać dalej, aż do momentu, gdy również spasuje. Możesz spasować, gdy jesteś przekonany, że wygrasz daną partię lub wówczas, gdy chcesz dać wygrać przeciwnikowi i zachować swoje karty na następną rundę. Kiedy obaj gracze spasują, runda się kończy. Gracze porównują wówczas sumaryczną siłę jednostek i wyłaniany jest zwycięzca. Wszystkie karty z pola bitwy zostają wtedy odrzucone, a suma siły jednostek obu graczy przyjmuje ponownie wartość 0. Dobra, to kogo on wyrzuci? Okej. Już ma większą siłę jednostki. Kolejny ruch. A może Detmolda niech ginie, jakby co? Już chyba nie muszę się martwić o wygraną w tej rundzie, prawda? Okej, nie wiem co to była za karta. No ale mamy remis. No dobra, ale skoro on używa machin oblężniczych, to ja też. Balistę sobie trzaśnijmy. Jest tam mgła. Okej, czyli Detmold nie działa tak jak powinien.
Ale tam mam przewagę. Nie, remis powinniśmy mieć. Choć nie, dalej, nie, nie, dalej widzę jeden punkt przewagi. To okej, strzelca żadnego teraz nie walnę. Chyba co ja tutaj mam? Ulewny deszcz. Wieża oblężnicza utknęła w błocie. Widzę, idioto, trąb na odwrót. Siła wszystkich jednostek oblężniczych przyjmuje wartość 1. No i dzień dobry. Zastosujmy tą kartę. A, moje też? Kurde, pięknie. No i teraz doprowadziłem dopiero do remisu. Ale moment, jego wartość właśnie. W ataku też jest znikła. Dobra, Siegfried. Służ za wcześnie. No ale tam najwięcej mi się przysłużysz, najbardziej. No, dalej wygrywam. No, ale on może jeszcze wykładać karty i wykładać. To jest jak gra w wojnę, faktycznie. Ale dobra, ten ma morale jeszcze. Więc wrzućmy. I tak ma przecież wartość 1 swojego ataku. Kawaleria. Dalej prowadzę. Jednym punktem, co prawda, ale no... Niebezpiecznie jest. Kurde, może strzelcy jednak. Choć co to jest? Trzaskający mróz. Siła wszystkich jednostek walczących w zwarciu przyjmuje wartość 1. No akurat w zwarciu ja mam delikatną... Nie! Jeżeli chodzi o zwarcie, ja przegrywam, więc użyjmy. Dobra. No i dalej przegrywam, ale też o 1 cały czas. Dobra, jest remis. I serio, to będziemy wykładać, póki koniec końców ktoś nie będzie miał więcej? No to dobrze, dobra, piątkę, proszę bardzo. Tutaj tak zamieni się w jedynkę, cholera, wspomniałem. Dobra, tutaj też jedyneczka oczywiście. No i co, i teraz jestem zmuszony po prostu wyrzucać wszystkich. Póki on nie spasuje. No dobra, to też za jeden rozumiem, tak? No właśnie. No i co? Dobra, wyrzucam ostatnią moją kartę. Czemu przetwiłem 1-12? Dobra, on spasował mój ruch. No to ja też teraz spasuję, bo no nic więcej nie mam. Okej, zdolności dowódcy nie chcę używać. Ej, co jest? Nie mogę spasować? Serio? A, muszę przytrzymać, dobra. Gdy gracz przegrywa rundę, traci żeton za każdym razem. Gra kończy się, gdy jeden z graczy traci oba żetony. Dobra, tamten stracił swój jeden. Dobra, wygląda druga runda. Losowe karty z mojej talii. Dzięki zdolności talii Królestwa Północy, coś tam, nie doczytałem tego. Co, mogę tak od razu rzucić? Z trzaskającym mróz? Pewnie, że nie. A mogę, nie wiem, wziąć kartę stali? No nie chcę używać od razu, no. Okej, dobra. Niech będzie. No on to samo. Wow. Czy podmienił swoje karty. No dobra, mój ruch. Nie mamy kart, koleś. I co teraz? Może mam jakąś zdolność dowódcy. Full test! Znajdź kartę gęsta mgła w swojej talii i natychmiast ją zagraj. A, tak po prostu. No ale raz na partię mogę tego użyć. No i co, tak będziemy do remisu teraz grać? Serio? Naprawdę? Tylko tyle? To kid, no użyję tej zdolności. No i co teraz? Koniec rundy. Zakończyła się remisem, czyli... I on i ja tracimy po żetonie? Moment, zamiast remisu następuje co? Moment, on dzięki swojej talii wygrał, mimo tego, że był remis? I przegrałem, nie wierzę! Jaka wiksa, no nie! Kurde. No nie, chyba się nie będziemy w karty bawić. No chyba nie. Okej. Nie wierzę, wygrałem pierwszą, obydwie następne zremisowałem i tak przegrałem. Bo gości ma talent jest z Nilfgaardu. No nie wierzę. Gdzie nawet remis jest porażką. Nie jest gra dla każdego. Wymaga analitycznego umysłu. Ja pewnie po wygranej z nim dostałbym jakąś kartę czy coś. Jak kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stjepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. No, dzięki, koleś, dzięki.
Kurde, a może jakiś rewanż. Nie, ale dobra, kochani, to na pewno już nie w tym odcinku, bo ten właśnie kończę. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!